Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na klasyczną polską partię Akiba Rubinstein w roli głównej i pragnę powiedzieć, że analizowanie klasycznych partii na pewno wznosi nas na wyższy poziom szachowy, zrozumienie Akiby Rubinsteina było fantastyczne i możemy się od niego naprawdę wiele, wiele nauczyć. Sam wychowałem się na jego partiach, polecam serdecznie. Gra pozycyjna, gra taka rozważna, taka kulturalna, bym powiedział, to wszystko widać na szachownicy, jak on to pięknie rozgrywał, jakim był też człowiekiem, troszeczkę, można sobie też wyobrazić. I zapraszam serdecznie do analizy, dzięki temu możemy też Nauczyć się właśnie pewnych ciekawych zagrań. Otóż jego przeciwnikiem, oczywiście tutaj, był Geza Maroczy, węgierski arcymistrz. Partia była grana w 1920 roku. D4, Skoczek F6. Akiba Rubinstein był bardzo znany z tego, że grał D4 i był wielkim specjalistą, właśnie w gambicie hetmańskim. Skoczek zagrał na F3. Posunięcie D5, C4. E6 ze strony czarnych, goniec G5 to są klasyczne posunięcia w gambicie hetmańskim. Goniec E7, nic tu się złego dla jednej i drugiej strony nie dzieje. Zwykłe wyprowadzenie figur. Posunięcie E3, skoczek z B na D7, skoczek na C3, roszade robią czarne i wieża C1. Tak kiedyś grywano, tak nawet potem kopiował to troszeczkę Aleksander Alechin. Jest to ruch na pewno dobry. Ta wieża wchodzi do gry prędzej czy później po ewentualnych wymianach. To jeszcze zależy, co tutaj zrobią czarne. Czarne mogą też czasami zagrać posunięcie C5, żeby rozwalać centrum, i ta wieża jak najbardziej się nam przydaje. W tym momencie tutaj wieża zagrała na E8. No właśnie, jeżeli czarne by na przykład zagrały posunięcie C5, to można by było się zachować w następujący sposób. Warto wybić pionka tutaj na D5. Po wybiciu pionkiem, wybić sobie pionka na C5. No i widzimy, że tutaj wieża może sobie podziałać, a izolowa izolowany pionek może się okazać słabością dla czarnych w dalszej perspektywie, jeżeli będziemy starać się dojść do końcówki. Ale zwykle te pozycje są bardzo wygodne dla białych. Oczywiście czarne idą na te pozycje, gdyby e, na przykład wybijając stacjapięć skoczkiem, przerzucając go na E6 i tak dalej. Kto gra gamit hetmański czarnymi, ten na pewno tutaj się również orientuje. Ale jak było w partii? W partii bierze zagrała na E8. No to jest taki ruch, myślę, mało potrzebny w tym momencie. A Kiba gra swoje i gra Hetman C2. Bardzo mądre podejście do mm, danej pozycji, dlatego że e, zauważmy, że białe nie wyprowadzają jeszcze gońca. To jest dosyć ciekawy aspekt w gambicie hetmańskim. Bo jak wyprowadzimy gońca na przykład na D3, to przeciwnik może nam stępem wybić na C4, my gońcem musimy zrobić drugi ruch. Ale. Pamiętajmy, że to też nie jest złe, tak się również gra białymi, to są dobre posunięcia. Jednakże, wyczekujące posunięcie Hetman C2, dosyć ciekawe posunięcie, niewpuszczające skoczka na E4, to jest jedno, a dwa, że czarne muszą też jakoś zareagować. Można tutaj grać na przykład ruch H6, ruch C6, ruch B6, dużo jest ciekawych opcji, ale czarne postanowiły wybić teraz na C4. To też nie najlepszy teraz ruch, dlatego że stępem wyprowadzamy gońca bijąc na c4. To jest na pewno plus. Czarne postanowiły zagrać w c5. I teraz warto też wyczekać troszeczkę w tej pozycji i nie bić. Tam gdzie zbicie nie jest to obowiązek. Tutaj białe zrobiły roszadę, kończąc rozwój, na co czarne odpowiedziały wybiciem w centrum i skoczek wybija na d4. To jest ciekawy aspekt, bo tutaj można też się pokusić o wybicie pionkiem jeżeli ktoś bardzo lubi grać z izolowanym pionem, to jest jak najbardziej pozycja dla niego. Ten pionek jakby zbił na D4. Zauważmy, że bardzo ogranicza skoczka z D7. Oczywiście nie na wieczność, bo skoczek ma opcję zagrania na B6 i potem przerzutu na pole D5. To jest też dobry plan dla czarnych, ale pamiętajmy, że to jest jak najbardziej dobra gra. Można próbować grać wieża E1. Z izolowanym pionkiem jest. Może nie tyle problem, co taka ciekawa idea, że albo ten pionek jest silny, albo może się okazać słaby. Silny jest na pewno wtedy, gdy ma wokół siebie dużo figur, w tym wypadku na pewno to jest jakiś tam atut białych. Można próbować w przyszłości robić przełom poprzez D5, ale to jest inny temat. Przejdźmy do partii. Skoczek tutaj wybił na D4. Jakiba postanowił wykorzystać to, że ma przewagę w rozwoju i nie robić izolowanego piona. W tym momencie czarne zagrały A6. No Ruch na pewno potrzebny, żeby ograniczyć troszkę figury białych, jednak to nie przeszkadza w dalszym, prost, w dalszym prostym rozwoju, w dalszej prostej grze. a z F na D1. Zauważmy. Jak proste szachy grał nasz arcymistrz. Wyprowadzał figury w sposób bardzo łatwy i jakoś tak niezbyt skomplikowanie to wygląda i każdy z nas może się na pewno nauczyć co i jak. W partii Hetman zagrał na A5. Też ocena sytuacji jest dosyć ciekawa, bo figury... Przede wszystkim wieże już celują na wolnych liniach. Figury białych już są w gotowości, a czarne mają jeszcze problem z gońcem C8, hetman trochę zagubiony, niezbyt dobra pozycja dla czarnych, uważam. Hetman zagrał na A5, ale przyjrzyjmy się takiej, takiemu zagraniu jak B5. Ruch, który się może bardzo, bardzo narzucać. Jak zareagować? No bo zwykłe odejście gońcem. Nie byłoby oczywiście jakąś tragedią, absolutnie, ale można to wykorzystać na swoją korzyść. Tutaj też taki ruch C6, skoczek na C6 istnieje, z widełkami, dosyć sympatyczne posunięcie, w następnym ruchu wybijamy gońca. Para gońców po stronie białych na pewno jest to atutem, ale istnieje bardzo ciekawe zagranie, niełatwe od razu powiem, spróbujmy zatrzymać materiał i znaleźć tę odpowiedź. Otóż białe mogłyby skoczkiem zbić na E6. Dosyć ciekawy ruch taktyczny. No, wybić raczej trzeba, goniec by wybił i król chaos. Po tym posunięciu trzeba wiedzieć, jak dalej reagować. Mamy dwa pionki za figurę, to znaczy czarne mają figurę za dwa pionki, ale to białe tutaj naciskają i wykorzystują mnóstwo związań, które istnieją, a przede wszystkim naciski i słabości. Po stronie czarnych. Należałoby zagrać skoczek E4, żeby próbować rozbić tutaj ewentualnie skoczka e 6 może skoczek D6. W każdym razie otwieramy tutaj dwie wieże. Na to głównie trzeba zwrócić uwagę i w tym momencie nie można za bardzo grać gońcem na B7, bo słabe się tutaj pole D7 i wybijamy i zwyczajnie odbijamy figurę z przewagą materialną. Na przykład najlepsze posunięcia tutaj, no. Tutaj rozważmy na przykład Hetman B6. Hetman by uciekł i generalnie byłoby dobrze. Nie do końca. Otóż w tej sytuacji możemy gońcem wybić tutaj na D7. Jeżeli wybija goniec na D7, no to tutaj goniec wybija na F6 i wybijamy na D7, zdobywając dwa pionki tak na czysto po prostu, odbijając figurę. Jeżeli skoczek by odbił na D7, to no nie zostaje nic prostszego jak po prostu wybicie tutaj tego gońca. I jeżeli wieża wybija na E7, to trzeba było dostrzec jeden, jedyny ruch, który wygrywa, mianowicie Hetman C8. Tak, ten ruch wygrywa, bo jest dosyć prosty. Jeżeli zbijamy, to oczywiście białe tutaj dają za chwilę mata na ósmej linii. Można by było zagrać jeszcze inaczej: mianowicie po skoczku E4, czarne mogłyby zbić na E4. No to jest troszkę trudniejsza wersja dla białych, ale uważam, że dosyć ciekawie to wygląda. Hetman zbija na 4 z atakiem na wieżą, więc tutaj raczej się nie opłaca. Zauważmy, że te wieże robią fantastyczną robotę. To gołym okiem widać, że pozycja musi być wygrana. Wieża y, mogłaby zagrać na B8 i goniec F4 z takim kolejny, kolejny raz na wieżę. Wieża B7 i w tym momencie można by było na przykład... Tutaj komputer w ogóle wskazuje niebotyczne posunięcie pod tytułem H3, czyli totalne wyczekanie pozycji, zrobienie sobie lufcika, bo zauważmy, że czarne są kompletnie powiązane. No, tą kubkę figur jest bardzo łatwo zburzyć, wyczekując. No to jest takie dosyć ciekawe w szachach, właśnie, że czekając można przeciwnika rozbić. Na przykład grając aktywnie Hetman D5, żeby naciskając na punkt D7 i na przykład. Goniec F6, można by y, nawet zbić wieżą na C8, Hetman C8, goniec D7. I odbijamy tu po prostu materiał, wszystko by się uprościło, na końcu jest goniec b2. Wprawdzie zostałby jeden pionek więcej, ale pozycja jest no, wygrana bez żadnych problemów. Powierza a7, odbijamy kolejnego pionka i dwa piony więcej wystarczają. Dobrze, odnoga poszła daleka, ale w partii Hetman zagrał na a5, na co Akiba Rubinstein zauwa zauważył, że atakowany jest goniec, no więc goniec zagrał na h4. Po tym posunięciu skoczek do centrum zaatakował gońca, i zauważcie, że koniec E2, czyli dwa razy już białe wycofały figury. To nie, to nie musi oznaczać, że to jest coś złego, to jest przestawienie figur na lepsze pozycje. Zwróćmy uwagę, jak figury stoją u czarnych. Skoczek zagrał na G6, goniec G3 i posunięcie E5. I znowu skoczek musi się wycofać. Jednak robi to stępem. Skoczek B3, Hetman musi uciekać i teraz... Kolejna figura białych się cofa. To jest niewiarygodne, że cofając cztery figury, białe dostają dobrą pozycję. Naprawdę, Hetman B1 naprawdę to dobrze wygląda. Bardzo dobre posunięcie, gdyż z odsłony możemy świetnie zaatakować przeciwnika. Tutaj zauważmy, wieża może atakować Hetmana. Hetman zagrywa na B8. No i w tym momencie Akiba goniec F3. Bardzo dobry ruch, nie pozwalający rozwinąć skrzydeł na skrzydle hetmańskim dla czarnych. Hetman zagrywa na A7, i w tej sytuacji Akiba bardzo dobry ruch, wykrzyknik, można by powiedzieć. No, bo w takich sytuacjach trzeba znaleźć jakiś plan. Jak nie widzimy planu, znaczy no, trzeba spróbować znaleźć plan oczy, oczywiście, ale jak nie do końca wiemy co grać, to starajmy się zauważyć, która nasza figura może stać najgorzej, albo jak zagrać, żeby spróbować utrudnić rozwój przeciwnikowi. W tym wypadku zauważmy, że pionek b7 jest tutaj e, no broniony, broniony, ale jest też atakowany przez białe i grając skoczek a5 nie za bardzo pozwalamy, go, nie pozwalamy gońcowi, nie pozwalamy gońcowi wyjść i rozwinąć swoje skrzydła tutaj. No właśnie, to jest bardzo dobre posunięcie. Po tym posunięciu goniec zagrał na B4 i skoczek przerzucił się na C4. Skoczek ładnie z B3 zawędrował na C4, mogąc spróbować grać tutaj w obozie przeciwnika. Goniec D7 i skoczek zagrywa na D5. Spróbował właśnie wymiany wejścia do centrum. Teraz skoczek wybił, goniec wybił. No i zobaczmy, że nasze figury, czyli tutaj Akiby, stoją bardzo, bardzo aktywnie. Goniec E6. Próba wymiany aktywnego gońca to jest na pewno słuszność ze strony czarnych, na co białe odpowiedziały ruchem Hetman 4. I po wycofaniu się czterech figur nagle te figury białych zaczynają żyć. Pozycja jest materialnie równa, ale pozycyjnie jest bardzo trudna dla czarnych. Goniec zagrał na F8. To są takie standardowe ucieczki. Przepraszam, najmocniej nie goniec F8, tylko jeszcze w tej sytuacji goniec wybił na D5. Wieża wybiła na D5. To jest ważny ruch, żeby mieć opcję zdwojenia, wież I teraz wieża zagrała na C8, wieża z C na D1 i goniec właśnie wrócił na F8. Po tym posunięciu Akiba trzęsie szachownicą, zagrywając ciche posunięcie. Takie spokojne e, posunięcie B3. Ja sobie zdaję sprawę, że pozycja dla niektórych może się partia wydawać się dosyć nudna, ale taka pozycyjna gra, umiejętność zrozumienia pozycji to jest wielka sztuka, która na pewno podnosi poziom gry w szachy. W tym momencie tutaj B3 jest takim ruchem, który zwyczajnie broni skoczka co zwalnia z obowiązku hetmana. No więc to na pewno hetmanem jakoś tam można próbować grać w ten sposób i atakować F7 na przykład. B, posunięcie B5 ze strony czarnych. Na co białe odpowiedziały skoczek D6, goniec wybił, wieża wybiła. No i teraz tutaj Maroczy gra wieża C7. Ruch nie najlepszy. Chociaż wydaje się, że ruch dobry, no bo tutaj siódemka bardziej broniona zawsze, ta wieża może zagrać na e7, bronić wieży i może wszystko hulać. Można też rzec, że goniec nie za bardzo jest aktywny, ale pamiętajmy, że po ruchu f3 goniec zawsze łapie już jakiś wiatr w żagle. Tylko że nie jest to do końca potrzebne. Ciężkie figury w tym momencie świetnie sobie radzą. Klasyczne teraz zagranie, które tutaj wzmacnia atak białych. To posunięcie można sobie też spróbować zgadnąć. Jest to ruch H4. Bardzo dobry ruch. Typowy dla takich pozycji, gdzie figura stoi na G6. Czy to jest skoczek, czy to jest goniec. Nawet jeśli stoi pionek na G6, to ruch H4 jest posunięciem, które bardzo ładnie może atakować króla. A przy okazji, co jest ważne, robimy lufcik. To jest posunięcie przyjemne, spożyteczne. Ruch F6. Hetman tutaj dał szacha na D5. Król 8 i posunięcie H5. Bardzo szybko można było wygrać po ruchu No właśnie jakim Otóż Można było zagrać wieża d8 I partię wygrać bardzo szybko Jeżeli wieża zagrałaby na f8 to h5 no i tutaj widzimy jedyna figura która broni f8 Jest atakowana Pozycja się sypie Jeżeli byśmy czarnymi w tej sytuacji po wieża d8 zagrali wieża c8 To wygrywa posunięcie Wieża c8, wieża c8, hetman d8 Czyli wykorzystanie w słabej linii 8 u czarnych. No, w partii jednak po król H8, Akiba postanowił zagrać ruch H5 idąc swoim takiem rozumowania. To też jest dobry ruch, oczywiście to nie wypuszcza przewagi. Skoczek zagrał na F8. Posunięcie H6. Jakie to jest skońśliwe posunięcie, nawet sobie nie zdajemy sprawy w pierwszym momencie. To osłabia bardzo łańcuch pionów. To, że Akiba nie wygrał szybciej tej pozycji. To możemy mu tylko za to podziękować, bo uczy nas, jak ładnie tutaj rozbijać te pionki. To jest jeden z aspektów właśnie. Tutaj oczywiście po wybiciu to się wszystko sypie, wieża może spróbować wybić na przykład na F6. Skoczek zagrał na G6 z powrotem, na co białe popisały się tutaj efektownym zagraniem, wykorzystując słabą ósmą linię i jest to posunięcie. Hetman E6 bardzo ładny ruch. Wybić na E6 oczywiście nie wolno. Z prostego powodu wieża D8. Tu już pokażę, bo to jest bardzo ładny dla oka. Piękny mak na końcu. Wiadomo, że po tym posunięciu wieża ucieka na F8. Na co białe? Zagrały. Wieża D7. Wykorzystujemy teraz siódmą linię i pionka na H6, który mocno tego pionka tutaj na G7 męczy. Czarne. Wybiły na H6 i wydaje się, że czarne się obroniły. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Ostatni ruch w partii kompletnie miażdży czarne. Jak zagrać, żeby tę pozycję wygrać? Otóż Akiba zagrywa piorunujący ruch, goniec H4. Czarne się poddały. Dlaczego? A dlatego, że grozi zagranie goniec F6. I straty materialne są nieuniknione. Pamiętajmy, że jak będzie wybicie, to wierzą zawsze wybijamy. A jeżeli skoczek wziąłby tego gońca, to jest Hetman E7. Grozi Mat na H7 i grozi Mat na F8. Tutaj, jakby skoczek jeszcze dał szacha. Pamiętajmy, że my nie musimy zbijać skoczka, co też oczywiście wygrywa. Ale krucha 1 załatwia sprawę o wiele szybciej, gdyż są dwie groźby nie do odparcia. Moi drodzy, partia się zakończyła mm, dokładnie w tym momencie, yy, przepraszam emocji, w tym momencie pogoniec H4. Bardzo pouczająca gra, dziękuję serdecznie za y, uwagę, zapraszam do subskrypcji nowego kanału Chess Memories, kciuki w górę, będzie mi bardzo miło, pozdrawiam, powodzenia przeszachownic.